Witam. Dziś z Siedlec porozmawiamy na temat filozofii obiektywizmu Ayn Rand. Jak wiemy, Ayn Rand urodziła się w 1905 roku w Petersburgu. Zapisała się ona w historii głównie jako autorka takich powieści jak Źródło czy Atlas Zbuntowany. Sam Atlas Zbuntowany jest uznawany jako najbardziej poczytna książka XX wieku w Stanach zaraz po Biblii. Według autorki rzeczywistość istnieje jako główny absolut, a główny nurt to rozum. Każdy jest sam dla siebie celem, a nie narzędziem służącym do realizacji celów innych osób. To taki kapitalizm, to system, w którym ludzie współdziałają nie jako kaci i ofiary, ale jako handlowcy z nieprzymuszonej wymiany dóbr dla wzajemnej korzyści. Sama filozofia Ayn Rand znajduje się ciągle w ogniu krytyki, ponieważ pochwaliła ona egoizm i skrytykowała altruizm w czasach, gdy było to jeszcze niedopuszczalne. Zaznaczyła również, że podstawowym środkiem przetrwania jest rozum, a człowiek siłą własnego rozumu musi wybierać cel oraz dobierać środki, które będą mu potrzebne do jego realizacji. Do tego wszystkiego potrzebna jest również wiedza, której nie zdobywamy według autorki w sposób automatyczny. A sam proces nauki wymaga wysiłku i woli. Emocje pełnią wyższą rolę informacyjną dla wyższych funkcji umysłowych. Informują umysł, w jakim stopniu realizuje on swój własny system wartości. Człowiek nie ma wyboru w zakresie tego, co odczuwa jako dobre, a co jako złe, lecz jedynie w zakresie tego, co uzna za dobre lub złe. Jeżeli człowiek integruje w swoim systemie wartości elementy, które są ze sobą sprzeczne, to przekształca swoje wewnętrzne życie w wojnę domową ślepych sił zwanych emocjami. Na przykład, jeżeli jakiś człowiek za dobre uznaje założenie rodziny i opiekę nad dziećmi i jednocześnie przyjmuje drugi system wartości, czyli ciągłe schadzki ze znajomymi w barze, to te dwa sprzeczne ze sobą cele będą budziły w jego umyśle stan permanentnego niepokoju, stan frustracji, żalu i wyrzutów sumienia, które są niczym innym jak sygnałem wynikającym z niezrealizowania swoich podstawowych wartości. Racjonalnie i skutecznie działający człowiek, mający uporządkowany, czyli niesprzeczny ze sobą system wartości, osiąga stan zwany szczęściem. Jest to najwyższy cel każdego człowieka. Podstawową zasadą etyki Ayn Rand jest to, że każde indywidualne życie ludzkie jest najwyższą wartością dla jego właściciela i celem samym w sobie. Według Rand krytyka samopoświęcenia jest główną przyczyną nieszczęść spotykających ludzkość, ponieważ wszystkie systemy totalitarne opierały się właśnie na tej idei, jako akcie najwyższego oddania swojej społeczności, narodowi, rasie czy moralności. Moralność ta czyni z człowieka prawdziwe zwierzę ofiarne i pozbawia godności, która cechuje racjonalną istotę. Jako prosty przykład tej filozofii podam sytuację, w której musimy uratować życie jednej z dwóch osób. Wyobraźmy sobie, że są to osoby na przykład w podobnym wieku, podobnej płci oraz to, że możemy pomóc tylko jednej z tych dwóch osób. Wiszą one na krawędzi przepaści. Jedna z tych osób jest nam zupełnie obca, druga jest nam bliską osobą, może być osobą z naszej rodziny, na przykład mamą lub naszym dzieckiem. W takim przypadku w pierwszej kolejności pomagasz osobie bliskiej. Ayn piętnowała natomiast zachowania altruistyczne dla przykładów. Na przykład młodzi mężczyźni, którzy piją alkohol na plaży i wchodzą później do wody. Po chwili jeden z nich zaczyna się topić. Widzi to mężczyzna, który idzie przez plażę z dzieckiem. Rzuca się na ratunek topiącemu się mężczyźnie, ale niestety traci w tym wypadku życie. Przykład ten pokazuje osobę, która poświęciła życie, zostawiła rodzinę, aby ratować osobę skrajnie nieodpowiedzialną. I to właśnie taki altruizm Ayn Rand potępiała. Jako anegdotkę dodam historię tej rzeźby i przykład filozofii obiektywistycznej z Siedlec.
Według legendy żył kiedyś na siedleckich przedmieściach młody kowal o imieniu Jacek. Obdarzony był on niepospolitą siłą i urodą. Bez wysiłku kruszył w dłoniach podkowy. Pewnego razu przejeżdżającej starowiejskim traktem księżnej Aleksandrze Ogińskiej odpadło koło od powozu. Trakt chciał, że całe zdarzenie widział Jacek i szybko naprawił koło od powozu. Podobno jedną ręką uniósł powóz, a drugą nałożył do powozu naprawione koło. Zachwycona księżna została oczarowana urokiem Jacka i szybko się w nim zakochała. Zaproponowała mu nawet pracę w pałacu. Oczywiście Jacek przystał na jej propozycję. Wkrótce w Siedlcach zaczął powstawać nowy ratusz. Rzekomo podczas budowy tego ratusza Jacek wdał się w bójkę z jakimś mieszczaninem, który celowo go do tego sprowokował. Ze względu na różnicę dynastiową, prestiżową, Jacek musiał ponieść za ten incydent karę. Bo przecież nasz bohater do szlachty nie należał. Społeczeństwo siedleckie zawrzało oburzeniem i żądało wysokiej kary. W ówczesnych czasach kary śmierci. Jednak Jacek, wciąż będący ulubieńcem księżnej, nie zapłacił głową za swą zbrodnię. Księżna ulitowała się nad swoim ukochanym i wypędziła go z miasta. Miał tu nigdy nie wrócić. Gdy odszedł, słuch szybko o nim zaginął. Tymczasem ratusz ukończono, a księżna nakazała wykucie z brązu figury mocnego, silnego mężczyzny, mitologicznego Atlasa, który miał być wspomnieniem o jej Jacku, mocarzu. Sama figura mężczyzny miała ukazywać silnego człowieka, podtrzymującego na swoich barkach, na swoich ramionach sklepienie całego świata. Odtąd Jacek miał stać wysoko między ziemią a niebem. Niczym mitologiczny Atlas wygnany za swój błąd. I wyobraźcie sobie, że podczas jednej z wichur w Siedlcach ta metalowa kula Atlasa spadła na ziemię i wysypały się z niej dawne plany miasta i dawne pergaminy. Ale znajdował się tam też ciekawy wiersz. Był to wiersz Karpińskiego. I tutaj zacytuję. Gdy z szumem piorun przebierzy, to złamie siły burzliwe. Wszelako bać się należy, bo mocno niebo gniewliwe. Gniewliwe, ponieważ księżna przełożyła chwilowe zaspokojenie szczęścia społeczeństwa i tłumu mieszczan ponad swoje szczęście, czy też miłość. To by było na tyle. Mam nadzieję, że to, co mówiłam, Ci się spodobało. Jeżeli tak, to zasubskrybuj mój kanał. Już niedługo będę mówiła więcej o terapii neurologopedycznej i możliwościach dotyczących ludzkiego mózgu. Życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego. Czegoś dobrego. Hej!